kochani, witamy na zagrodzie Zabagnie. Trochę nas nie było, bo dużo obowiązków, dużo spraw. Dzisiejszy filmik chciałam poświęcić stricte kurom. Zostałam sama na gospodarstwie, bo farmer musiał wyjechać, młoda pojechała do szkoły i zostałam sama. Wzięłam się za porządki w kurniku, wyścielałam im świeżą słomą, dostały śniadanie przed chwilą i chciałabym się skupić dzisiaj troszeczkę na kurkach. Wieje trochę, aczkolwiek powiem Wam, że przed chwilą świeciło słońce i było tak super, bo taka ta pogoda ostatnio deszczowa i przymrozki były i dzisiaj jakoś tak fajniej, ale widzę, że znowu chmury zasłoniły słoneczko. Ja się przerzucam na kurki. Słuchajcie, co ja bym chciała Wam o tych kurkach powiedzieć? Ostatnio się naoglądałam strasznie dużo filmików na YouTubie, odkryłam super nowe kanały i powiem Wam, że w głowie już mi się lasuje. Dla mnie mieszczucha to po prostu jest trochę czarna magia, bo okazuje się, że kury mieć to każdy chyba z miasta sobie wyobraża, o kury, sypnę im coś tam do jedzenia, no i super fajnie i mają nieść jajka. No okazuje się, że jak poglądałam tych filmów, to już po prostu mózg mi się zagotował i po prostu w tej chwili wróciłam do lat szkolnych, gdzie siedzę, piszę na kartce procenty, ile czego te kury mają jeść. Bo jak wiecie, oczywiście nasze kury są na paszy swojskiej, my nie kupujemy żadnych miosek, żadnych takich dodatków w zasadzie, gdzie można by sobie darować obliczanie wartości energetycznej paszy, zawartości białka, wapna, kredy dokładnie, kukurydzy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to nie jest... Patrzcie, co robi kogut. Zaraz Wam powiem, dlaczego prawdopodobnie tak robi. Więc jeśli chodzi, słuchajcie, o... Albo nie, dobra, powiem o tym, bo jestem jeszcze tak w takich emocjach. Mieliśmy najprawdopodobniej, słuchajcie, dość mocny, intensywny, nie wiem jak to nazwać, no po prostu atak lisa. Byłam w domu i w pewnym momencie budyń, nie ma go, poszedł do domu się trochę ugrzać, zaczął bardzo ujadać. To jest pies, który generalnie, o, już jej pióro wyrwała, który rzadko szczeka. Jak szczeka, to znaczy, że już rzeczywiście coś się dzieje i go zaniepokoiło. Jest bardzo łagodnym i spokojnym psem, co mnie ogromnie cieszy. No i byłam w domu sama, tak, przygotowywuję to jedzenie dla kur i w pewnym momencie budyń tak zaczął strasznie szczekać i skakać na drzwi. Ja do drzwi patrzę, co się dzieje, a tutaj na wybiegu pusto. Natomiast oczywiście budyń wyrwał i od razu do kur, gdzie on do nich nie podchodzi. On się kładzie na środku podwórka i po prostu leży i obserwuje. Wygląda to po prostu super, jakby pilnował całego obejścia. I oczywiście do tych kur. Okazało się, że nasz kogucik, gdzie on się skrył, już sobie, o tam sobie chodzi, nasz kogucik zaplątał się, słuchajcie, w siatkę, która oczywiście była podłączona, ale tak się, słuchajcie, zaplątał, że dookoła owinął drutem, nie tym czarnym, bo to czarne, słuchajcie, o to, ten przewód, ta linka jest bez napięcia. Napięcie już są w tych poziomych, tutaj można zobaczyć w tych drucikach i tak się zaplątał, tak znowuż straszliwie płakał i nie był w stanie sobie poradzić. Oczywiście ten prąd go cały czas tam kąsał, więc krzyk ogromny. Podejrzewam, że właśnie zaatakował lis. Kury, nie wiem w ogóle, czy są wszystkie, no nie jestem w stanie ich policzyć, jak łażą ciągle. Policzę je wieczorem. I wszystkie kury uciekły, a on biedny leżał i płakał. I podejrzewam, że po prostu lis skoczył na siatkę, bo nigdzie podkopu żadnego nie było. Natomiast skoczył na siatkę i one w tym amoku zaczęły... Boże, jak ją dziobią, no. W tym amoku zaczęły uciekać. No mam nadzieję, że żadna nie przeskoczyła przez siatkę,
bo już też miałam taki przypadek, że znienacka otworzyłam im drzwiczki od kurnika, te, bo im ścielałam i żeby mi nie łaziły pod nogami, to zamknęłam sobie te drzwiczki, żeby na spokojnie zrobić. I dwie kury mi wtedy, słuchajcie, przeskoczyły, tak się wystraszyły otwarcia tych drzwiczek, że mi wyskoczyły, słuchajcie, stąd taki poszedł rumor tu do tej siatki, ja patrzę, a dwie kury se chodzą. Więc mam nadzieję, że jak ten lis przyatakował, to one po prostu, któraś nie wyskoczyła i lisek sobie nie zrobił obiadu. No nie widzę nigdzie piór tutaj, przeszłam wszystko. Nie widzę piór, więc mam nadzieję, że są w komplecie. Powiem Wam, że chyba z półtorej godziny żadna nie chciała wyjść. Kogut oczywiście w szoku. Też siedział. Przepraszam, ale jak zwykle mam chrypę. No, ale minęło, nie wiem, tam półtorej godziny i chyba mamy jajeczko. I wyszły. No patrzcie, jak ją dziobią, no. A ta leży pinda, się wygrzebuje. No. Tak, zniosłaś jajeczko, już tam idę. Więc powiem Wam, że tak byłam podemocjonowana. Oczywiście no, budyń fantastycznie reaguje na hasło szukaj, na hasło pilnuj. Jak mu mówię pilnuj, to siada, słuchajcie, na środku podwórka, siada, kładzie się, nieważne jaka pogoda, leży i po prostu obserwuje wszystko wokoło. Także super, super kundel, naprawdę. Żeby nie on, to przypuszczam, ja nie wiem, czy ten kogut by w ogóle przeżył, bo ciągle ten prąd przecież przechodził i cały czas go tam kąsał, nazwijmy to, więc ja nie wiem, czy by mu serce wytrzymało, nie mam pojęcia, jak to działa. Słuchajcie, wracając do żywienia. Pójdę do kurnika. Cześć, Salem. Salem już się trzyma od siatki z daleka. Zostawiamy tą siatkę czasem włączoną na noc, po to, żeby właśnie żadne psy tu nie wchodziły, żeby ten lis, nawet jak będzie próbował podejść do kurnika wieczorem, żeby on po prostu zapamiętał, że ta siatka nie jest dla niego i żeby nie próbował robić tego w ciągu dnia, gdzie ja nie zawsze jestem przy tych kurach. Odnośnie jedzenia, tak jak powiedziałam, no ci, co mają kury, rolnicy i tak dalej, to każdy wie, że no, znaczy są ludzie, co tam jakoś się strasznie nie przejmują. No, mnie zależy na tym, żeby kury się niosły, no nie daję żadnych wniosek, więc no, trzeba się skupić na zbilansowaniu tej paszy, żeby to miało ręce i nogi. I po obejrzeniu tych wszystkich filmików, dzisiaj pojechałam rano, z samego rańca na targ i słuchajcie, może tak, czym są karmione w ogóle nasze kury? Więc mamy tak, mamy pszenicę, of course, no to jest podstawa. Mamy, słuchajcie, co my mamy? Kupiłam soję, ja sobie popakowałam to w takie wiaderka po budowie, po to, żeby było mi wygodnie, żeby to nie łatwo mi było tutaj się do tego dostać. Mamy soję, kupiłam otręby, z rozpędu kupiłam chyba ze 100 kilo, potem dopiero doczytałam, otręby kupiłam wcześniej, bo mi śruty zabrakło, doczytałam, że otręby nie są wskazane w dużych ilościach, u kur mogą występować biegunki. Kupiłam otręby, to jest akurat soja, słuchajcie, taka. Nie jest jakaś taka gruba, nie jest bardzo zmielona, proszkowa, taka żwirkowa, bym powiedziała. Dla kur myślę, że będzie idealna. I kupiłam te otręby. Kupiłam worek otrąb pszennych i kupiłam worek otrąb kukurydzianych. No i oczywiście doczytałam, że kury nie mogą mieć za dużo otrąb, bo mogą występować rozwolnienia. No wiadomo, nie jest to wskazane.
Kupiłam w końcu, słuchajcie, kredę. Kreda też nie jest w formie proszku. Kreda jest na skorupki jajek, tak, na kościec. No jest to po prostu wapno. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam i nie nagadałam głupot. Tylko oczywiście tak byłam podekscytowana tymi dodatkami, co im się kupiłam, że zapomniałam im tej kredy narzucić. No i dokupiłam sobie oczywiście śrutę. Śruta, powiem tak, pojechałam na targ i sobie myślę, no, bo oczywiście najlepiej jest robić samemu śrutę, tak, no ale ja nie mam śrutownika, pewnie go zakupimy, ale jeszcze nie teraz. No i pytam faceta, mówię, a pewnie mi kitu nawciska, no może i mi nawciskał, nie wiem, mam nadzieję, że nie. Śrutownik dla mieszczuchów. Albo dla tych, co się przymierzają do hodowania kur. Śrutownik jest potrzebny po to, żeby mieli, słuchajcie, zboże. Jeżeli chcemy dobrze karmić swoje kury, to fajnie byłoby wiedzieć, co się mieli, ponieważ kury nie za bardzo powinny jeść żyto. One mogą mieć dodatek żyta, ale nie za duży. Żyto ma już, w sensie dokładnie tych nazw, tego wszystkiego nie pamiętam, wiem, o co chodzi, ale sobie teraz nie przypomnę. Kury powinny jeść mieszane zboże, czyli pszenica, trochę jęczmienia, może być pszenżyto, kukurydza. No i zapytałam faceta, czy on robi sam te mieszanki. Twierdzi, że robi sam. I pytam się, jaki jest skład, w jakich proporcjach on to miesza. Twierdzi, że ja mówię, no i tam głupa palę i mówię, no pewnie żyto. Co? Mówi, jakie żyto, ja nie daję żyta. Więc miejmy nadzieję, że mi nie naściemniał. Tutaj jest kukurydza, jęczmień, pszenica. Tak mówi. Mam nadzieję, że to prawda. Czekajcie, bo jakieś auta tu słyszę. Aha. Nawet wiem kto. Więc... Więc no mam nadzieję, że rzeczywiście jest tak, jak on powiedział. Tu mają, słuchajcie, to im zaraz im to dam, bo dostały część na dworzu, część dostają do środka, bo niektóre kurki po prostu sobie siedzą dłużej w kurniku. Tu mają ugotowane warzywa. Tak jak mówiłam, ja odbieram warzywa ze sklepu. Mam jeden sklep zaprzyjaźniony, gdzie mi odkładają wszystkie warzywa. No, wszystkich im nie daję, bo wiadomo, że owoców południowych, cytrusów jakichś nie dajemy, żadnych tam kiwi i tak dalej. Ale dają mi paprykę, jabłka, marchew, pietruszkę, selera, sałatę, kapustę. No wszystko. I ja takie warzywka im kroję w jakieś tam większe kawałki, tu się w tym nie bujam. Kroję, gotuję, tam trochę wody więcej daję, tak, mieszam to ze śrutą. I dzisiaj pierwszy raz właśnie dostały z soją. Soja to jest nic innego jak białko, które powinno być w proporcji całej paszy około 20%. Kukurydza w proporcji 45%. Tu mnie bardzo to zdziwiło, bo czytałam wcześniej, że kury nie powinny jeść dużo kukurydzy, ponieważ się tuczą, otłuszczają i to też jest dla nich niewskazane zbytnio, jak chyba dla każdego. No a ostatnio po filmikach, no i czego chcecie? Ja nic nie mam. I czego chcesz? Pokażcie. Teraz mi telefon... Proszę jaka. Uciekaj. I po prostu już szczek zgłupiał, no ale metodą prób i błędów. Słucham, czy coś tam się dzieje. No więc dzisiaj pierwszy raz im podałam tą soję. Oczywiście zapomniałam o tej kredzie. Otrąb im dzisiaj nie dawałam, żeby tam się nic, żadnych biegunek nie miały, bo ostatnio jadły. Więc nie chcę przydobrzyć. Kurki siedzą sobie w gniazdach. Zobaczcie, jakie one są, słuchajcie, to jest ta rasa Mesa, one są bardzo przyzwyczajone do człowieka, aczkolwiek cały czas, cześć, bo ja nie nagram nic, jak one będą chodzić i mnie zaczepiać. O, uciekaj mała, uciekaj, uciekaj. Nie wiem, o czym ja mówię.
O, słuchajcie, ta kurka, taka jarzębiata, niesie białe jajeczka, ale takie bielusieńkie. U nas nieśność przy tej temperaturze, gdzie, no wiadomo, w kurniku jest tam raptem, nie wiem, 5-6 stopni cieplej niż na dworzu. Dzisiaj im otworzyłam drzwi po to, żeby mocniej to wszystko przywietrzyć. Tak to mają, jak było tak bardzo pochmurno i deszczowo, mokro, pochmurno nie, deszczowo, mokro, wilgotno, to im te drzwi zamykam, żeby jednak tego przeciągu nie miały. Co tam jeszcze z nowości, słuchajcie? Jeśli chodzi o oświetlenie, to tak jak Wam mówiłam wcześniej, zainstalowaliśmy ten taki LED, ten LED na panel solarny, aczkolwiek powiem Wam, że to się średnio sprawdza, bo przy tej pogodzie ten panel jest po prostu za mały i to światło się po prostu wyłączało, gasiło. Poza tym ono, co jest jeszcze oczywiście bardzo ważne, ono miało barwę niebieską i powiem Wam, że te kury przy tej barwie niebieskiej miały kompletnie w nosie. On dość mocno faktycznie świeci, ale one miały po prostu w nosie i szły spać, siadały na grzędy. Natomiast dzięki uprzejmości naszego wujka Łukasza, który pociągnął nam światło do kurnika, mamy zwykłego LEDa, który jest, świeci na kolor neutralny. Może widać go? Widać go. Widzicie, jest pomalowany na czerwono. I to też na jednym z kanałów wyczytałam, że kury powinny mieć, lubią po prostu, to jest dla ich zdrowia, samopoczucia, żeby się nie dziobały w kurniku, żeby były spokojniejsze, barwa światła czerwona. Oczywiście tu są jakieś jeszcze lumeny, ileś lumen na metry, na kury. Może ja tego po prostu nie ogarniam. Wzięłam farby plakatowe Natalii, maznęłam pędzelkiem. Oczywiście na początku za mocno maznęłam, było ciemno w kurniku, potem wzięłam wodę i zaczęłam zmywać. Na szczęście to były farby plakatowe i to się zmyło. I powiem Wam, że odkąd mamy to światło, kury siedzą, dokąd się ono pali. U nas średni czas, gdzie siedzą kury w kurniku, gdzie buszują. Cały czas mi ktoś dzwoni. Gdzie buszują, to jest 14 godzin. I powiem Wam szczerze, że gdybym wstawała o 5, no nie wstaję o 5, ja chodzę bardzo późno spać, więc nie mam siły po prostu wstania o 5, ale jakbym wstała i zapaliła im to światło do godziny 5, to byłoby to godzin 16, czyli idealne godziny dla kur, do tego, żeby grzebały i żeby ta nieśność była dużo większa, bo ten czas minimalny też 14 godzin, 14-16 godzin jest wtedy super. One teraz, słuchajcie, siedzą wszystkie w kurniku, dlatego że się obżarły i mają siestę. I tak jest zawsze, jak damy im jedzenie, to one po prostu potem przez godzinę odpoczywają, chyba że to jest jakiś inny powód, kurde, nie wiem, ale tak ja sobie to na chłopski rozum wytłumaczyłam. Nasza nieśność w tej chwili jest na granicy 50%. Nie jest to dużo, ale no mówię, no przy tej, nie wiem, może teraz jak to białko dostaną, będzie tych jajeczek więcej. Czyli średnio dziennie mam około 20, tam 22, czasem mam 19, wiadomo, jajeczek. Mnie to wystarcza. Jajeczka tak naprawdę z wagi są różnej. Te młode kurki niosą małe jajeczka, około 45 gram i te zostawiamy dla siebie, natomiast te od 50 do 60 sprzedajemy jako średnie, a te większe już powyżej 60 sprzedajemy jako duże. Największe jajeczko, jakie miałam do tej pory, to było 65 chyba gram i powiem Wam, że było takie ciężkie, że aż czuć było naprawdę w ręku tą różnicę. Także ja jestem z nich zadowolona. Zobaczymy teraz reakcję na tą soję, bo strasznie byłam napalona na tą soję, żeby im to podać, bo to okazuje się, że to białko jest po prostu najbardziej chyba istotne w tym żywieniu. Widzicie, oni wyrywają sobie one te pióra. Nie wiem, czy to normalne, czy im jeszcze czegoś brakuje.
dostają jeszcze witaminy. Teraz Wam pokażę jakie. Ale to też nie jakoś często. Zamknę. Poczekajcie. Aha, nie zrobię tego jedną ręką. Poczekajcie, żeby mi się to... Dobra. Zamknęłam. Dostają witaminki takie. O. I co Wam jeszcze pokażę? A, i oczywiście ostatnio się pochorowały. Jak te pierwsze takie przyszły chłody, no to oczywiście kogut nie mógł piać, kury chrząkały, kasłały, więc znalazłam tu okolicznego weterynarza. Pojechałam do babki, a ona od razu pierwsze co, antybiotyk. Ja mówię, że nie, nie chcę żadnego antybiotyku. No ona mówi, o, bo będą, bo im nie przejdzie. Ja mówię, że chciałabym, co, oczywiście antybiotyk ma karencję na jajka, tak? No już pal 6, no jakby człowiek musiał, no to by dał. Ale mówię, potrzebuję coś takiego ziołowego. No i nie bardzo chciała, powiem Wam szczerze, od razu pierwsze co antybiotyk, mówi, po tym im nie przejdzie, po tej ziołowej mieszance. No ale wzięłam tą mieszankę, jeszcze może pokażę Wam skład tego lekarstwa. To jest produkcji włoskiej. I powiem Wam, śmierdzi, to pachnie, ale pierwsze wrażenie to po prostu, mój Boże, jak to capi. Zapach tego był w kurniku tak intensywny, że aż gryzło w nos. Czekajcie. Sorry za tą kamerkę. Poczekajcie, może ja wam to po prostu przeczytam. Tu przyłożę telefon. Skład. Mąka z drzewa świętojańskiego, wodorowęglan sodu, węglan wapnia, drożdże, tlenek magnezu. Dodatki. Krzemionka, naturalne produkty botaniczne, eukaliptus. No i to właśnie te naturalne dodatki syntetyczne i nazw, których aż mi jest ciężko przeczytać. Skład analityczny, białko, włókno, popiół, wapń, magnez, tłuszcz surowy. Szkoda, że nie możecie tego powąchać. Wygląda to tak. Pulmoflower. Generalnie to jest dla krów i dla trzody, ale dla kur też. Chyba nawet nie wiem, czy to jest napisane. Cielęta, bydło, trzoda. I to dawkowanie jak dla trzody. I powiem Wam, że dałam im to. Zrobiły im się super, super grzybienie czerwone po tym. Przestały kasłać. Kogut już piał normalnie. Także pomogło i oczywiście obyło się bez antybiotyku. Tak więc słuchajcie, kobieta na gospodarstwie daje sobie radę. Jest super, roboty jest, że hej. Co tam jeszcze z tą siatką? A, słuchajcie, dokupiliśmy do tej siatki takie kijki, też kupiłam przy Allegro, bo wcześniej mieliśmy takie, można powiedzieć, listewki, które wbijaliśmy, ale one bez żadnych zaczepów i ta siatka się kładła i ciągle się stykała z czymś i ten pobór energii był. Natomiast kupiliśmy takie kijki, te są chyba 1,23 m. Zaczepów mają, to są kijki do pastucha, zaczepów mają bardzo dużo, więc w każdym momencie, w każdym miejscu gdzieś można tą siatkę doczepić. Dla mnie jest to super, powiem szczerze, że my dajemy jeden taki kijek na jedno przęsło tej siatki, aczkolwiek ja uważam, że to jest jeszcze za mało. Bo ta siatka gdzieniegdzie opada. Wiem, na innych kanałach też słyszałam i widziałam, że odłączają dolne linie siatki. Lubuskie chyba odłączyło 3, natomiast taki pan, Boże, nie wiem jak on ma na imię, hodowla intensywnie ekologiczna, czy jakoś tak, odłączył jedno przęsło i też mu się to... On albo ktoś inny? Nie on. Jakiś inny kanał, kurde. Odłączył jedno i też mu się sprawdza.
My jeszcze nie odłączyliśmy, ale trzeba będzie, bo nie ukrywam. No po pierwsze jest pobór energii większy, tak? A po drugie, no bez sensu, żeby to gdzieś tam cpykało. Jak widzicie, kurki cały czas przesuwamy. Tutaj z Kubią ogródek, żebym ja nie musiała pielić. Brakuje mi cały czas tej drugiej siatki, tych drugich 50 metrów, żebym mogła ich puścić tu, mogłam je puścić tu. No ale będziemy sobie jakoś radzić. Teraz będziemy zmieniać siatkę i będą budę przestawimy i tamtą trawę będą wyjadały. Tutaj zależy mi na tym, żeby bardzo dokładnie to wyskubały, żeby tu nic nie zostało na zimę, żebym ja nie musiała bujać się i z tym tego plewić, no ale pewnie i tak coś będę musiała. Tu widzicie, już ładnie wyjadły. Zobaczcie tam. W ogóle to chciałabym je tam wpuścić. Marzy mi się tam, żeby je wpuścić. No ale trzeba będzie dokupić drugą siatkę, ale powolutku. Tutaj pięknie, słuchajcie, wszystko wyskrobały. Zostały jakieś tam resztki. Na wiosnę pewnie też tutaj te kępki traw puszczą. To wszystko zostawiamy, niech to przegnije. Ziemia, trawy, słoma, resztki jakieś z jedzenia, które im sypie, przegnije, będzie super na ogródek, na warzywniak. Mój ogródek będzie tu i wcześniej był do tej siatki pomarańczowej, natomiast w przyszłym roku będzie tu, gdzie to po całości do końca tam jak jest zaorane. W tym roku ziemniaków miałam z 5 worków, część ma 5. No, z pięć. Część małych, takich malutkich ziemniaczków. Powiem Wam, genialne. Ja na początku mówię, Boże, jakie małe te ziemniaki. No nie, okazało się, że trochę się je tam w grobie obiera dłużej, ale nie ma nic chyba cudowniejszego, smaczniejszego w kwestii ziemniaków, jak w listopadzie jeść młode ziemniaki, słuchajcie. Kompletnie nic im nie jest. Smakują jak młodziutkie ziemniaczki. Niepomarszczone, nic im się nie dzieje, bez robaka jakiegokolwiek, naprawdę nawet jednego robaka nie miałam w ziemniaku. I w niedzielę schabowy i malutkie takie młode ziemniaczki, bajka. Do tego surówka spora, swojego pora, do tego ogórek kiszony, swój ogórek kiszony, chrupki, no po prostu coś przepysznego, żeby jeszcze była świnka, to i byłby swój schabowy. No ale to też nie od razu. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam jeszcze powiedzieć, że będziemy mieć trochę nowości. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana z tego powodu. Specjalnie kręcę dzisiaj ten odcinek, bo pewnie zaraz będę chciała nakręcić następny, bo będziemy, a nie powiem, bo się zaraz wygadam, będziemy mieć coś nowego. I wtedy zrobię ten odcinek. Zakupiłam, słuchajcie, rozdrabniacz do warzyw dla kur, bo jak ja dostaję te warzywa, no kury nie zjedzą w całości, tak? I nawet jak ja im kroiłam to bardzo drobno, no one tego po prostu nie chciały jeść już, czy jabłka, czy coś. No jabłka jeszcze miękkie gdzieś skubnęły, no ale wszystkie inne warzywa nie bardzo. Więc zakupiłam dzisiaj rozdrabniacz. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Rozmawiałam z facetem, który tam to sprzedaje. Dał mi numer, słuchajcie, do ludzi, którzy zakupili, ale z mniejszą średnicą oczek. Odebrał pana, to, że tam teść i tak dalej. Będę dzwoniła wieczorem, bo podobno są zachwyceni. Chciałam kupić taki rozdrabniacz do buraków starego typu, tam chyba Bartosz. Jeden Bartosz, drugi coś na J. Ale nigdzie w okolicy tego nie ma. One są moim zdaniem dużo fajniejsze, bo są masywniejsze, cięższe, takie toporne, ręczne oczywiście, bez, nie silnikowe, bo weź potem się buja, jak ci się silnik zepsuje. A ja dla kur na razie tej ilości, którą mam, by mi wystarczył, nawet jak będę mieć ich trzy razy tyle, też dam sobie z nim radę. No ale tego starego typu nigdzie nie było, wiadomo, że gdzieś tam rolnik nie będzie wysyłał takiej maszyny, więc kupiłam ten mniejszy, czekam na niego, aż przyjdzie, też już nie mogę się doczekać, żeby im to pomielić wszystko i zobaczymy, jak one będą skubać. Co tam jeszcze?
No, tak jak mówiłam, bardzo chciałam pochwalić mojego kundelka, który dzielnie się spisuje, jest łobuz okropny, ale ogólnie rzecz biorąc, no mówię, jest tak ułożony i spokojny, gdzie przy poprzednim psie, którego miałam, niektórzy mówią, że to nie pies, bo to był York, no ale no pies, no nie ukrywajmy. To jest w ogóle niebo a ziemia. Waży chyba z 16 kg nasz budyś. Nie ma go dzisiaj ze mną teraz, bo mówię, siedział, dostał kość olbrzymią, zgryzł i się zmęczył. Wpuściłam go do domu, niech sobie odpoczywa. Także słuchajcie, siatka się sprawdza, jest genialna. Słupki do tej siatki płaciłam chyba po 3,60 na Allegro. Też są fantastyczne, bez problemu się wbija. Myślę, że nawet jak jakiś mrozek przyjdzie czy coś, to też, chociaż w zasadzie nie wiem, czy jest sens zimą, gdzie będzie wszystko pod śniegiem, cała trawa, czy to jest sens przekładać tą siatkę, bo to chyba nie będzie najmniejszego sensu. I po prostu te 2-3 miesiące będą musiały kury być na jednej kwaterze. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie wiem. Muszę sobie chyba na kartce notować. Tak jak tam wcześniej mówiłam, słuchajcie, mieszka nam się super. Ja zostałam dzisiaj pierwszy raz sama na cały dzień. Jestem przeszczęśliwa. Idę zaraz, biorę się za jakieś porządki, za jakiś obiadek. Czekam na towarzystwo. Pozbieram sobie jajeczka. Co tam jeszcze? Nie wiem, czy mówiłam o drzewkach owocowych. Nie wiem, czy mówiłam. Kupiłam 5 sztuk, chyba 5 sztuk, tak. Kupiłam 2 jabłonki, śliwę, grusze. I co jeszcze kupiłam? Boże, zapomniałam. 2 jabłonki, śliwkę, gruszkę. I nie wiem, co ja jeszcze kupiłam. Boże, ale mam sklerozę. Śliwa to jest kalipso, to ma być w typie amersa, ponieważ ja uwielbiam amersy. Nie lubię, nie przepadam za węgierkami. No są fani, ale ja wolę amersa. Jest duży, pięknie odchodzi pestka, smaczny, słodki, soczysty, idealny do przetworów. Lukasówka. Kurde, co ja kupiłam? Może 3 jabłonki kupiłam. To może 3 jabłonki kupiłam, dobra. Florina to jest jabłko. Czyli 3 jabłka kupiłam, dobra. Chyba Piros, jeśli dobrze czytam. I kupiłam Rubi coś tam. Rubinowa, nie wiem, Rubinowa. No jakoś tak. Kurde, co to? Nie, to nie jest jabłko. Boże, dobra, sorry. Nie wiem, już sama się zamotałam, co ja kupiłam. Wsadziliśmy to ze 3 tygodnie temu, może nawet dalej. Pani powiedziała tylko, żeby porobić, nie no, może 3 są jabłka. Rubinola, może to jest, nie wiem. Kopczyki takie, żeby na zimę jednak osłonić je. Miałam jakieś resztki wapna, to sypnęłam wapnem. Część się rozpuściła, część nie. Tam, gdzie słoma się rozpuściło, bo pewnie słoma daje ciepełko i to wszystko ładnie się rozpuściło. Natomiast tu pomimo deszczu, zobaczcie, to wapno sobie leży, ale przyjdzie czas, na niego też się rozpuści. Kończę, słuchajcie, bo zmarzłam. To słońce się schowało. Tu się nie rozpuściło. I już po prostu ręce mi zamarzają. Idę jeść, bo jestem głodna. Kury dostały. Nic, tylko zbierać teraz jajeczka. I niech się chowają, niech nie chorują. Kogut, widzę, trochę doszedł do siebie, bo powiem wam, no ja nie wiem, jak on włożył tą po prostu łapę, że dookoła tą siatką się po prostu podniósł alarm, bo ja nie wiem. I teraz pomyśl, człowieku, żeby cię nie było w domu i gdzieś byś się wyjechało na ileś godzin, no to po prostu masakra, ale przypuszczam, że no mówię, lis zaatakował i dlatego tak się zadziało. Dobra, kończę. Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich. Życzę miłych Andrzejek, bo to już za parę dni. Bawcie się dobrze i do usłyszenia niebawem z nowymi wieściami. Już się nie mogę doczekać. Na razie, pa, pa.